Kiedy zastanawiamy się na temat tego, w jakim miejscu jest nasza Rzeczpospolita, to wielu z moich kolegów myśli z niepokojem o tym, że w naszym kraju mogą grasować takie kreatury jak agenci wpływu. Agent wpływu jest terminem bardzo popularnym ostatnio. Bardzo łatwo jest oskarżać przeciwnika o to, że jest czyimś agentem wpływu. Jak wiemy, generalnie rzecz biorąc, wszystko to jest wina Tuska. A czyim agentem on był, to też wiadomo. Nie muszę mówić. Inni z kolei oskarżają wysoko postawionych urzędników państwa polskiego, współczesnego, o to, że są agentami innego silnego państwa. Nie unikniemy takich podejrzeń. Kto to jest agent wpływu? No, jest to po prostu agent. Czyli ktoś, kto działa na rzecz nie naszego państwa. Fantastycznie jest, kiedy my mamy agenta wpływu w innym państwie i on tam robi krecią robotę, oddziaływując na swoje władze, swoje społeczeństwo, po to, żeby pomóc nam trochę przetrwać trudne chwile. No jak wiadomo, trudne chwile przeżywa właśnie Polska, a nie państwa, które podejrzewamy o to, że wykorzystują agentów wpływu u nas. W związku z tym naturalną koleją rzeczy jest to, że przyglądamy się, jak wyczaić, kto to jest ten agent wpływu. Niesłychanie ciężko jest odróżnić entuzjastycznie pobudzonego polityka, który kierując się tylko sobie znanymi kryteriami, wyprawia to, co wyprawia. No nie chcę tutaj wskazywać palcem, ale tacy politycy są i niech się nie dziwią, że podejrzewa ich się o to, że działają na rzecz obcego mocarstwa. Często jest tak, że obca służba wywiadowcza na polecenie swoich władz wyszukuje znaczące osoby w społeczeństwie, które chce zmanipulować i odnajduje ich słabe strony. A potem dokonuje werbunku. Wtedy dopiero możemy mówić, że jest to agent. Jeśli w sposób świadomy działa na rzecz obcego państwa. Jeżeli działa w sposób nieświadomy, nie jest agentem, ale może być śmiało nazwany pożytecznym idiotą. Znacie ten termin. Kiedy pożyteczny idiota czyni to, co czyni, teoretycznie nie można go za to skazać na żadne więzienie. Natomiast jeżeli osoba czyni rzeczy, które można sprowadzić do tego, że czynią szkodę ważnym interesom naszego państwa, no to wtedy możemy rozmawiać o ujawnianiu takiej działalności. Na rynku pojawiają się rozmaite próby pokazywania, jak działania niektórych z naszych polityków z pierwszej bądź drugiej linii mogą być podstawą do przypuszczenia, że działają oni nie tylko w interesie Rzeczpospolitej, ale gdzieś z tyłu głowy mają interes zupełnie inny. Ja się martwię o to, że w Polsce nie ma wyraźnych sił, które mogłyby taką działalność, po angielsku to jest takie słowo, które aż się wstydzę użyć, compromised, skompromitować, ujawnić. No są starania na ten temat, ale często jest tak, że jak czytam materiały książkowe, gdzie pokazuje się rozmaite podejrzane powiązania, że gdzieś w tle czają się jakieś spółki pozakładane z kapitałem na Cyprze, anonimowym, to aż się prosi, żeby wysnuwać pochopne czasami wnioski na temat tego, że ten i ów chodzi na pasku, no powiedzmy, tych biednych Rosjan. Ja w tym miejscu przepraszam przyjaciół Moskali, tak jak prezes Kaczyński kiedyś pisał do nich wzruszające słowa, tak ja też kieruję do Moskali
przeprosiny za takie podejrzewanie, ale nie ma zmiłuj się. Wasze władze w sposób absolutnie naturalny muszą kręcić lody w moim kraju. I my wszyscy Polacy zaczynamy się zastanawiać, gdzie kręcicie i z czyją pomocą. Agent wpływu może wiele. Jeżeli jest dobrze uplasowany, to wspierany w sposób inteligentny przez macierzystą służbę, może nie macierzystą, przez kontrolującą go służbę wywiadowczą, może wspinać się dalej na szczeblach kariery i zajmować newralgiczne pozycje. A potem otaczać się gronem doradców, też sterowanych i umiejętnie mu podstawianych i w tak miłym gronie kreować rozmaite rozwiązania formalno-prawne, które powodują, że w pewnym momencie budzimy się z ręką w naczyniu, którego zwyczajna nazwa brzmi nocnik. Jest takie polskie powiedzenie. Nie chcielibyście się Państwo obudzić w taki właśnie sposób, ale bardzo wiele wskazuje na to, że i nie chcę tu prowadzić szczegółowego śledztwa, bo za mnie to czynią bardziej kompetentni dziennikarze śledczy, kto, kiedy i jak działa w ten sposób, że no nie sposób jest nie pomyśleć o nim jak o agencie wpływu. Jak się bronić przed agentami wpływu? A no to już jest gorsza sprawa. Kiedy mówiłem o swego czasu o słabości polskich służb specjalnych, to miałem na myśli również i to, że ważna służba, za którą powinna stać cała potęga naszego kraju, a taką służbą jest kontrwywiad, i cywilny, i wojskowy, te służby stają się trochę rozbrajane poprzez wprowadzanie zbyt wielu wątków politycznych do wnętrza tych służb. I prawdziwym nieszczęściem naszych służb jest to, że co przychodzi zmiana polityczna, to nie dość, że zaczyna od zmiany szefa, co jest zrozumiałe, ale zaczyna się wymiatanie co mniej pokornej kadry oficerskiej najczęściej. I wywala się fachowców tylko dlatego, że krytycznie się wyrazili o poprzednim liderze koalicji albo opozycji. I w ten sposób ta miotła cały czas pracuje. Pozbywamy się oficerów, fachowców, zawodowców, z trudem dostarczając na ich miejsce nowych. To jest dobrze, jeśli następuje wymiana generacyjna w służbach, ale ona musi się odbywać w sposób rozsądny i racjonalny. A mam wrażenie, że się nie odbywa. Kiedy nie mamy w kontrwywiadach odpowiednio usytuowanych ludzi, usytuowanych w ten sposób, że czują, że są wrośnięci w służbę, a nie są BMW, wierni, mierni, za to wierni, to ci ludzie nie będą przejawiali zbyt wielkiego wigoru w poszukiwaniu tropów, zasadnych tropów, a nie tylko literacko-dziennikarskich, na temat agentów wpływu, rzeczywistych agentów wpływu. Często jest tak, że służba, kiedy, powiem trochę od mojej strony, gdybym ja umieścił jakiegoś agenta wpływu albo wyhodował go sobie, to chroniłbym go na wszystkie możliwe sposoby. I powodował to, że jawnie sprzeczne z interesem narodowym tamtego kraju decyzje podejmowałby ktoś obok, na kogo potem można by było zwalić winę, że to nie ja, to on. A mój agent szedłby sobie w nimbie, w aureoli świętego, zbawcy narodu, i już nie chcę snuć dalej takich przypuszczeń, ale na pewno byłby zaopiekowany w ten sposób, żeby się za mocno nie wychylał. Problem jest z tym, że agenci generalnie powinni być w jakiś sposób przez macierzystą służbę kontrolowani. Kontrola odbywa się za pomocą wydawania instrukcji, poleceń kierunkowych bądź bardziej szczegółowych. W przypadku agentów, którzy mają dotarcie do takich szczególnych tajemnic, posługujemy się skrytkami,
schowkami, spotkaniami osobistymi w kraju trzecim, bezpiecznym, poza oczyma własnego kontrwywiadu, żeby wyciągnąć tego agenta, żeby mógł spokojnie rozmawiać. Są różne na ten temat sposoby. To jest temat na dłuższą rozmowę i nie na ten czas. Ale z agentem wpływu jest o tyle prościej, że on raz poinstruowany sam sobie może wydedukować, co jest w interesie tego państwa, któremu ma służyć. I jak ktoś będzie miał z tamtej strony do niego pretensje, to on będzie mógł bardzo łatwo się wywinąć, mówiąc, że no nie było takich okoliczności, żebym mógł przeprowadzić tą ustawę. Albo to prawo było wprost pro, i tu pada nazwa kraju. W związku z tym zdemaskowano by mnie natychmiast. I takie gry i zabawy odbywają się poza świadomością Polaków. Czasami czytacie Państwo w dziennikach, w tygodnikach opowieści o lobbystach. To trochę w tej opowieści o lobbystach, o facetach i kobietach, którzy chodzą wokół polityków i namawiają ich na to, żeby przykładowo ten lek albo tamten lek umieścić na liście refundowanych, to trochę przypomina pracę kontrolowaną z agentami wpływu. Amerykanie załatwili to trochę śmiesznie, bo stworzyli formalną możliwość zarejestrowania się jako obcego agenta. Przyjeżdżam sobie do Stanów Zjednoczonych Ameryki, zgłaszam się, że jestem agentem działającym na rzecz, i tutaj pada nazwa firmy, kraju. Działam legalnie dzięki temu. Wszyscy wiedzą, że działam na rzecz tego podmiotu. Czy to państwa, czy korporacji. My w Polsce nie mamy takiego prawa, chociaż jest odpowiednie ustawodawstwo o działalności lobbyingowej, ale bardzo ładnie można skompromitować prawie że każdego, podstawiając mu jakiegoś tam lewego lobbystę. Nie chcę się za bardzo rozwijać w tym temacie, bo mówimy o agentach wpływu, czyli osobach, które naprawdę w sposób sprytny działają na niekorzyść własnego państwa z różnych powodów. I tych powodów oczywiście za parę lat psychologowie, kontrwywiadowcy, dziennikarze, literaci, a nawet ludzie filmu będą dociekać, dlaczego on zrobił to, co zrobił, albo robiła to, co robiła. I będą szukać spraw, nieudana miłość, jakieś utracone nagle pieniądze, bankructwo spowodowane przez rodzimy rząd i cicha zemsta na urażona godność. No, różne motywy kręcą agentami, także agentami wpływu. Gdzieś w tle oczywiście czai się jakaś korzyść, jakaś nagroda. Najczęściej jest tak, że oczywiście wszyscy płacimy jakieś rachunki, tylko nigdy nie wiemy, jaka będzie waluta. I często jest tak, że agent wpływu ma ukochaną córkę. I ta córka chce koniecznie na Harvardzie studiować, ale kasy nie ma. No to jeżeli się zaoferuje takiemu człowiekowi, że córka będzie dostanie granta z charytatywnej organizacji pod wezwaniem jakimś tam, a jeśli to będzie jeszcze bardzo republikański grant, nie będzie podejrzeń, czy to może Kreml tam maczał paluchy, to będziemy mieli model takiej pseudokorupcji. No już wielka farma, jak to teorie spiskowe głoszą, rozpracowała to w przypadku lekarzy. Gdzie za 2 tygodnie pobytu w Egipcie, potem się promuje ten konkretny lek. Co panu jest? No mam grypę. No to na grypę to ten lek jest najlepszy, tamten nie. Ten jest najlepszy. I ten panu zapisuje. Trochę tak to działa. Ja przepraszam, że ja mówię trochę tak lekko z przekąsem. Wywiad, czy sprawy wywiadowcze to są sprawy poważne, ale chciałbym po prostu zachęcić tych, którzy oglądają rzeczywistość społeczną i polityczną, żeby za każdym razem przyglądali się, czy tam nie ma jakiegoś drugiego dna. Bo pewnie nie wszyscy czytali Wiedźmina autorstwa Andrzeja Sapkowskiego. A w tej opowieści, która jest moim zdaniem fantastyczna, występuje zły charakter. Zły charakter nazywa się, jeśli nie przekręcę, poprawcie mnie, sapkolodzy, Wilgefort, jest czarnoksiężnikiem i walczy o zdobycie władzy nad światem. I on ma takie fajne powiedzenie, które mi się bardzo podoba. Nie pomyl odbicia gwiaździstego nieba w stawie z prawdziwymi gwiazdami. Jakoś tak to brzmiało.
I ja sobie marzę, żeby system edukacyjny Polaków przygotował naszą młodzież, a także i starszych, do tego, żeby nie pomylili, żeby wiedzieli, które jest które.